Moi drodzy, czas oszczędności, czyli czas eneba.com, 3 pierwsze linijki w opisie. Eneba, świetne miejsce do kupowania gier Eneba juniorskiej, Eneba gry Nintendo oraz DLC. Użyj kodu juniorski, aby otrzymać 3% zniżki na gry Horizon Orca oraz DLC. Niekoniecznie, ponieważ wszędzie możecie użyć tego kodu juniorski, wszędzie otrzymacie 3% zniżki. Ja klikam w link i zobaczymy, jakie są fajne horrorki z racji tego, że mam fajne dzisiaj Friday the 13th. Zobaczymy, ile ta gra kosztuje, ile tutaj w ogóle jest. Moi drodzy, Friday the 13th zawsze był drogą gierką, a spójrzcie tutaj, 103,57, dodatkowo 3% zniżki, to otrzymacie z kodem juniorskim, otrzymacie dodatkowe 3% zniżki, więc jest spoko. Horror Hospital, jakaś nowa gierka chyba, z tego co mi się wydaje. Każdy mówi, o fajnie to wygląda, chyba muszę to zagrać. 23,48, dodatkowo 3% zniżki Real Horror Stories, ale to jest spoko. 4,64, 3% zniżki z kodem juniorski, macie o wiele, wiele taniej, o wiele, wiele taniej, o wiele, wiele taniej, o wiele, wiele taniej. No siemanko, już Dymango, z tej strony to mi and welcome back to One Night at Flumpty's. Dokładnie, moi drodzy, powiedziałem welcome back, ponieważ kiedyś, chyba z 5 lat temu, graliśmy sobie One Night at Flumpty's 1 i 2. Ale w końcu niedawno wyszła trójka. Ja wiem, że ja się oczywiście znowu spóźniłem jakieś 48 dni, żeby tą gierkę nagrać, ale ją w końcu tutaj macie. Uważajcie na słuchaweczki, pamiętajcie subskrybować Jumpscare Mistrz, subskrybujcie, uważajcie na wasze słuchawki, ponieważ nie odkupię wam słuchawek, a będę mocno krzyczeć i nie wymienię wam bębenków w uszach. Napijemy się jeszcze herbatki. Lecimy sobie, bebe! Dobra, mamy survive until 6 AM, czyli musimy przetrwać do godziny 6. Ciekawe, czy mi się uda za pierwszym razem. Co my tu ma... O Jezus, jakie ty... Hiya, best friend. Siema. Wouldn't you know it, after all this time, you still haven't survived until 6 AM. Aha. But if you ever do, I'll finally let you leave. Until then, friends, let's play. Let's play. Ja jestem tu. Tu jest kamera 7, tu jest kamera 6. Wydaje mi się, że już muszę im ro... The owl. Chuck on... Coś tam, jakieś... Tutaj... Już jest gotowy na mnie? On już jest na mnie gotowy. Wydaje mi się, że... Zauważcie w ogóle, że... Widzicie? Ja mam tutaj coś takiego. Jakiś aparacik, więc wydaje mi się... Ale... A... Aha, muszę się ogrzewać też, okej, okay, dobra. Bo widzę, że mi tutaj to spada, spoko. Na razie tutaj nigdzie nikogo nie widzę. Ale się... No trochę się boję, muszę wam powiedzieć. Dobra, ten się tutaj cieszy, ale czy... Nie mam żadnego pojęcia, co mam wam powiedzieć na ten temat. Ale ja już widzę, że my mamy tutaj jakiś, jakąś kamerę i możemy sobie zdjęcia robić. Tylko jeszcze... Aha, czy możemy tak zdjęcia robić? I zostało mi tylko 19 i muszę czekać, aż się znowu naładuje. Okej, dobra. Idziemy się może ogrzać, ponieważ to jest dopiero 12 AM, czyli to będzie mega długa noc. Ja nie wytrzymam, to będzie... O, już tu idzie. To będzie taka długa noc. Jeszcze jest... Jeszcze jest 12 AM? Ale to czekajcie, bo on tutaj za chwileczkę przyjdzie, nie? On tutaj za chwileczkę przyjdzie. Już chyba jest. Widzieliście to? Mówiłem wam, że on tutaj będzie i będzie uciekać, jak my zrobimy mu zdjęcie. Więc my musimy subskrybuj. Więc my musimy obserwować te kamery non-stop. Bo my nie wiemy, czy on tu jest, czy go nie ma. Dobrze, że nie mam czegoś takie... Dobra, ten się znowu tutaj cieszy. Aha, czyli on nie chce zdjęć. Nie można klaunowi robić zdjęć. Pamiętajcie, widzicie? I on już tutaj idzie, ale on nie chce zdjęć, chyba. O! Oh my god! On nie chce zdjęć! On nie chce zdjęć! Mówiłem wam, że on nie chce zdjęć, no! No flash photography, game over easy. To było na easy, easy peasy, lemon squeezy. Dobra, w ogóle wydaje mi się, że co godzinkę, bądź też co jakąś tam postać, jak do mnie przyjdzie do tego mojego pseudo biura, to później się pojawia kolejna postać i my musimy wiedzieć, co musimy robić. No siema. You know it, after all this time, you still haven't survived until 6 AM. But if you ever do, I'll finally let you leave. Until then, friends, widzicie? On nie chce zdjęć. On nie chce zdjęć, nie możemy mu robić zdjęć, widzicie? No temu zdjęcia będziemy robić, bo on się tutaj na nas już szykuje. Później tutaj ktoś się pewnie połaci.
pojawi się w czymś takim i przejdzie do nas tu, bo widzę, że tu jest wentylacja. Więc on na bank będzie szedł... Co się dzieje? Aha, bo mi jest zimno, ja muszę patrzeć na to, że mi jest zimno. Dobra, ogrzejmy się może teraz. Póki mamy czas jeszcze na to. Co wam chciałem powiedzieć, a was nie skłamać, to jest to, że on sobie idzie tutaj. Później się tu pojawi jakaś sowa, już nie pamiętam tych wszystkich postaci z One Night Atlantis. Ale on nie chce zdjęć. On nie chce... Tu w ogóle też coś jest, jakaś piramida. Tu, oh my god, ten kaktus też będzie do mnie przychodzić? Nie no, chyba nie. Dlaczego on tipozuje? Dlaczego on teraz tam tipozował? To nie mam się zielonego pojęcia. Pamiętajcie subskrybować mój kanał, bo mój kanał jest bardzo krzykliwy. Okej. Okay. Ten już tutaj chce przyjść. On nie chce zdjęć. Tutaj się nikt jeszcze nie pojawia. Na tego kaktusa musimy zwrócić uwagę i na tę piramidę. Nie wiem, czy ona się ruszy, czy też nie. W każdym razie wiem, że ten za chwileczkę tutaj do nas przyjdzie. Tu na razie nie mamy co patrzeć, bo to jest w sumie na razie dosyć spoko, ale jak on zniknie, widzicie, to mu robimy zdjęcie i on ucieka, bo on nie chce tutaj żadnych zdjęć, znaczy on się boi zdjęć. Natomiast klaunowi nie możemy zrobić żadnych zdjęć, ja nie wiem, czy my musimy na niego patrzeć, czy co, ale ja już widzę, że on wychodzi. I on tu i będzie już tu gdzieś. On już będzie, aha, tu i teraz już będzie szedł tu. Chyba, że on idzie tędy, więc on idzie tak, tak, tak i już będzie... Nie mam żadnego pojęcia, gdzie on jest. Dobra, już tu idzie, widzicie? No i co? I on nie chce żadnych zdjęć. Więc ja się muszę na niego patrzeć, czy co ja muszę z nim robić? Bo tutaj już gdzieś ten... O, mi teraz jest bardzo zimno. No i co teraz? Ja nie mogę mu robić zdjęć. Więc po prostu pójdziemy się ogrzać. I powrócił, widzieliście to? I on wrócił, więc klaunowi nie robimy zdjęć, temu kwadratowemu robimy zdjątka. Co to było? Dobra, ten znowu tutaj idzie. Tylko nie wiem... Dobra, on tutaj za chwileczkę przyjdzie. Więc ja się szybko ogrzeję jeszcze. Musimy patrzeć na nich, który przyjdzie pierwszy. Wydaje mi się, że gierka nas zrobi teraz w konia i... Dobra, robimy temu zdjęcie. Przychodzi klaun i klaunowi, pamiętajcie, nie robimy żadnych zdjęć. Nie wiem dokładnie, gdzie on jest, ale na razie się tutaj... Oh my god, co wychodzi stąd? Jakiś wilkołaczek stąd wychodzi, no. Wiecie co, ja bym się musiał teraz chyba dogrzewać tak mocniej. On wchodzi w te. O, widzicie? On wchodzi w te. Nie wiem, gdzie jest. Oh my god. Oh my god. Nie robimy zdjęć, pamiętajcie. Dobra, ten jest tutaj. A jak ten zniknie stąd, to będę mu musiał zrobić zdjęcie. Pamiętajcie, że klaun przyjdzie chyba jako pierwszy. OMG. Ten jest tutaj. Dobra, więc klaunowi zdjęć nie robimy, pamiętajcie. Dobra, jest tu już. Uuu. Ogrzejemy się szybko. Oh my god! Oh my god! Co to było? You should have stayed away! Przecież ta gra mnie normalnie w konia robi. My na bank nie przejdziemy tego podczas tego jednego odcinka, bo przecież to jest niemożliwe, żeby to przejść. Survive until... Okej, okay, dobra. Pamiętajcie, że już tutaj mniej więcej czaję bazę. Tutaj wydaje mi się, że zdjęcia też będę mógł robić. Temu robimy zdjęcia. Klaun zdjęć nie chce. Ten wychodzi stąd, przechodzi tu. Zawsze, od razu. Ja wam od razu powiedziałem, że on pójdzie tędy. Obserwujemy go później tutaj. No i później on się tutaj pojawia, co nie? Ale... On się chyba stąd pojawił. Może muszę mu zrobić szybko zdjęcie. No zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądać, bo muszę wam powiedzieć, że to na początku jest w sumie to dosyć proste. Bo my możemy się tutaj praktycznie cały czas... No chyba, że ja się za bardzo ogrzewałem. No chyba, bo nie zauważyłem tutaj, ile mamy stopni. Więc wydaje... Może już mi było za zimno, że on wyskoczył? No nie wiem, no może za chwileczkę też wyskoczy.
Póki co czekam na te obesrołki, aż one się tutaj pojawią. I cyk mu zdjęcie! Dobra, ten sobie uciekł, teraz będzie przychodzić do nas clown, który już idzie, widzicie? I on przechodzi tędy. Później, on nie idzie tędy, on nie idzie tak. On idzie tu. Później jest tu, on idzie tutaj do góry, tu. Tu idzie. Później się pojawia tu gdzieś chyba. Nie, tu od razu się, nie, czyli on idzie tak, tak, tu. On dalej tam idzie i jest później tutaj w piątce, ale pamiętajcie, że my mu nie możemy robić zdjęć, bo to jest clown, więc on nie lubi bardzo zdjęć. No i nie mam żadnego pojęcia, co tutaj mi wyskoczyło, no. On teraz tutaj jest, ale nie robimy mu zdjęcia. A nie wiem, gdzie jest... A Flampy... Nie pamiętam, jak on się nazywał. Jest tutaj. Muszę też obserwować czwóreczkę. Aha, tutaj coś wychodzi też, widzicie? W czwórce! Czyli on się tutaj też pojawia. Widzicie to? On jest w tej czwóreczce. I on później wszedł mi tutaj. Tylko czy... Ja się chyba wtedy nie mogę ogrzewać. Czy mogę się ogrzewać? Wiesz, że nie pamiętam. Ja nie wiem w sumie, co miałem wam powiedzieć teraz. Stay away? Aha. Czyli to oznacza, że nie mogę się teraz ogrzewać. Stay away. Widzicie? Nie mogę się ogrzewać. I to oznacza... Okej, okay, dobra, czy już tutaj mniej więcej zaczynam czaić bazę. Dobra, ten wchodzi sobie tutaj do środka. Ale w sumie... Co wam mogę powiedzieć? Oglądamy numer 7, 5 i 4 chyba tylko w sumie. Widzicie, ten znowu tutaj przychodzi, więc ja się postaram szybko ogrzać znowu teraz. Bo jak on tutaj przyjdzie, wtedy przyjdzie, to on mnie zjadł. Więc ja muszę zrobić coś takiego. Czwóreczka, więc możemy się troszeczkę jeszcze dogrzać. Oh my god, ale... Nie wiem, gdzie jest Flampy. Ale dobra, tu jest. On zaraz tutaj będzie. Szybko się ogrzej jeszcze. Dobra. I teraz patrzymy na... Flampy jest tu. Za chwileczkę tu będzie napis stay away. Ale mi będzie bardzo zimno zaraz. Oh my god. Dobra. Cykamy temu tutaj zdjęcia. Patrzymy na kamerę. Tu za chwileczkę będzie napis stay away. Ale widzicie stay away. Stay away. Stay away. Czyli zaraz mi będzie za zimno. Zaraz mi będzie mega zimno! Dobra, już mogę się ogrzać. Tylko poczekamy jeszcze na tego. Dobra, wiecie co? Jedziemy. Cyk, troszeczkę się dogrzejemy. Oh my god. Dobra. Cyk, zdjęcie. Dogrzewamy się, dogrzewamy się, dogrzewamy się, dogrzewamy się tak na maksa, na maksa, na maksa, na maksa, na maksa. Dobra, pyk. Lecisz, baby. Dobra, ten tutaj wchodzi. Oh my god, a gdzie jest Flampy? Nie wiem jeszcze, gdzie jest Flampy, nie mam żadnego pojęcia. Dobra, ten jest tu. Spoko, dogrzewamy się. Zanim znowu ten potworek tu przyjdzie. Okej. Ten tutaj idzie. Bez sensu. Ale nie wiedziałem. Dogrzewamy się. Cyk, okej. Ten zaraz tutaj przyjdzie. Zaraz będzie stay away. Mamy 15 tylko zdjęć, nie? Dobra. Dawaj tutaj, cyk. Uciekaj stąd. Tu jest stay away. Ten stoi tu. Musimy obserwować jeszcze jedną postać. Żeby sceny nie było. Ja się za chwileczkę muszę dogrzać. Widzicie, tu jest stay away. Mogę się już dogrzać, bo mi już jest bardzo zimno. Dogrzejemy się tak do 75% powiedzmy. Mogę się troszeczkę dogrzać. Okej. Jeszcze troszkę. Dobra. Zdjęcie. I teraz się dogrzewamy na maksa. Ponieważ wydaje... Dobra. Nie wiem, gdzie ten jest. Ten tutaj dopiero wchodzi. Okej, spoko. Ten jest znowu tu. Oh my god! Poszedł już? Oh my god! Oh my god! Ja zaraz nie będzie za zimno. Dogrzewaj się szybko. My god! No wiedziałem, że on teraz tu wyjdzie! Ostatni raz. You shouldn't have stayed away. Ja wiem, synek, co ty do mnie godasz. Survived until 6 AM. To nie jest aż takie ciężkie. Nie no, żartuję oczywiście.
Ale dobra, ciśniemy, ciśniemy. No i pamiętajcie, żeby wbijać na stronę G-Round, na której co tydzień otrzymujecie do dyspozycji darmowe gry. Możecie je wtedy testować kompletnie za darmo. Wykorzystajcie w tym celu mojego linka, którego znajdziecie w opisie. Muszę wam powiedzieć, że ta gierka jest jednym wielkim schematem, nie? Te postacie się nie robią losowo. Tak jak na przykład się robią w Five Nights at Freddy's albo coś w tym stylu. Tylko to jest po prostu gierka schematyczna. Jest schemat, że przychodzi ten, przychodzi później to, przychodzi tamto. To nie jest tak poplątane, tylko za każdym razem zauważyłem, bo gram tu już chyba trzeci raz, tak? Więc zauważyłem, że gierka jest cały czas ta sama, nie? My musimy uważać... No wiecie, o co mi chodzi, prawda? Wiecie. Musicie wiedzieć, o co mi chodzi. Ja nie pamiętam, on jest tutaj przy dwójce, dobra, ten za chwileczkę tutaj przyjdzie. Mogę się jeszcze troszeczkę dogrzać, bo zanim on przyjdzie, to będzie ok. Tu przychodzi ten, widzicie, więc po tym przyjdzie ten. Tu, cyk, idziemy się dogrzać. Teraz będę musiał strzelić, jeszcze nie? Jeszcze nie? Stay away, tutaj muszę strzelić, teraz, cyk, dobra. No niechcący straciłem, tak troszeczkę głupio, że straciłem jednego shota, bo może być tak, że po prostu będziemy bardzo tego potrzebowali, tego shociksa, ale muszę jeszcze wyczaić, o co chodzi z tymi jajkami i tak dalej. Może chodzi o to, że ja po prostu za dużo w to patrzałem, te kamery? Może tak być, chociaż nie jestem pewien. Dobra, obserwujemy teraz tego, tu, on sobie poszedł, więc to jest prawda, że musimy obserwować, tylko patrzcie, 4, 5 i 7. 4, 5 i 7. Te trzy kamery są dla nas najważniejsze. Ja się może dogrzeję. Oh my god, cyk. Cyk, dobra, i oni odchodzą. Dogrzejemy się jeszcze troszeczkę. Okej, spoko. I teraz patrzymy. Fuuu, bo teraz będzie najgorzej. Teraz będzie najgorzej. Klaun jest tu. Tu mamy stay away. Tu mamy stay away. Klaun jest przy mnie. Dobra, cykniemy tu fotę. Dawaj. Tu mogę się dogrzać. Tylko nie wiem, gdzie jest... Dobra, on jest tu. Więc mogę teraz na spokojnie się dogrzać. Tak na maksa chyba nawet. Uuu, baby. Dobra, jestem. Jestem dogrzany. Tu na razie nic nie ma. Tu przychodzi klaun. Tu przychodzi klaun i tylko nie wiem, który będzie pierwszy. Albo klaun. Dobra, ten. Oh my god! Oh my god! No o co chodzi? Dlaczego ich dwóch tam było? To co ja miałem zrobić? Poczekać? No przecież on wszedł i ja szybko cyk mu zdjęcie zrobiłem, no. Lista wspierających? Wasze komentarze, komentujcie filmy, to wtedy pojawicie się na odcinku, więc was pozdrawiam, że komentujecie filmy. Dziękuję wam za to bardzo serdecznie. I subskrybujcie wszystkie inne moje kanały. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Na razie, dzięki, cześć!